Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dara Regor, a to co oglądacie jest to Doki Doki Blue Skies. No i moi drodzy, mam zaszczyt was zaprosić do kolejnego przecudownego i wspaniałego odcinka właśnie z tej cudownej gry. Co dzisiaj się będzie działo? No moi drodzy, nastała ta chwila, kiedy jesteśmy razem, wspólnie, tylko we dwoje z Yuri w naszym mieszkaniu. Po prostu dzisiaj musi się zdarzyć jakiś punkt kulminacyjny pomiędzy, jeśli chodzi o nasz związek, przyszły związek, ja tak sądzę. Mam taką przynajmniej nadzieję, no bo come on. Kiedy będzie lepsza okazja niż teraz? Nigdy. To jest już ostatnia nasza możliwość, no bo egzaminy egzaminami, ale czas trzeba spędzać razem. Trzeba wspólnie żyć, żeby być szczęśliwym, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj to się oczywiście stanie. I razem właśnie mam nadzieję, że Saitama też nas poprowadzi do tego. Rzucam swoją torbę na kanapę, podczas gdy Yuri kładzie swoją delikatnie na podłodze. Kiedy się przeciągam, na mojej twarzy pojawia się ziewnięcie. Już zmęczony, no dopiero nic nie zaczęliśmy, a już zmęczeni jesteśmy. Siada na kanapie i uśmiecha się do mnie z delikatnym chichotem. Szczerze mówiąc, zawsze jestem zmęczony, kiedy wracam do domu po szkole. Mogę znieść tylko tyle nauki, zanim się załamuję i umrę. Och, przypuszczam, że będę potrzebowała defibrylatora, kiedy zaczniemy się uczyć. Wystarczy RKO, sądzę. Mam nadzieję, że znasz CPR? Okej. Siedzę na kanapie i wyciągam nasze materiały do powtórek. Tyle notatek do przejrzenia, tyle rzeczy do nauki, ale to jest tylko nauka. Niektórym przychodzi to oczywiście szybciej, niektórym wolniej, więc tutaj każda osoba ma swoje odmienne zdanie na temat uczenia się. Ach, naprawdę nie chce mi się zaczynać. Hej, a propos śmierci. Wiesz, jak mówiliśmy wcześniej o absurdzie. Czy to wszystko nie jest w pewnym sensie podobne do egzystencjonalizmu lub nihilizmu? Tak, choć powiedziałabym, że myśl absurdystyczna leży gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Na przykład egzystencjonaliści powiedzieliby, że można znaleźć sens życia. Nihiliści powiedzieliby, że nie można, a absurdyści stwierdziliby, że można do pewnego stopnia. W skrócie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Kto ma rację, nie wiadomo. Więc jaki jest twój sens życia? Więc w końcu zadajesz to pytanie. O proszę, czekałeś na nie? Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt pewna. Nie wydaje mi się, żebym przeczytała wystarczająco dużo, żeby wyciągnąć jakieś solidne wnioski. Sądzę, że to można wyciągnąć z głębi siebie, nie tylko, swoje założenia, swoje przypuszczenia, swoje jakby zasady życiowe powinniśmy opierać na wiedzy, na tego, co też inni mówią, analizować i stwierdzać, czy to jest dobre, czy nie, tak, ale większość rzeczy powinniśmy brać z głębi siebie, więc to powinieneś częściowo wiedzieć. Czyżby nie przeczytałeś wystarczająco dużo? Nie jest tak trudno w to uwierzyć, prawda? Jest tak wiele książek, które chciałabym przeczytać, ale do których być może nigdy nie dotrę, brak czasu. Nie jest tak wiele rzeczy, które chciałabym zrobić, ale nie mogę się do nich zmusić. Co na przykład? Yuri nagle patrzy prosto w moje oczy, jej spojrzenie przeszywa moją duszę na wskroś. Na przykład... Jej oczy wydają się szczególnie intensywne, nad rumiennymi policzkami i lekko rozchylonymi ustami. Nieważne. Boję się, co ty miałaś w głowie. Miejmy nadzieję, że to jest wspólne życie z drugą swoją połówką. Równie szybko odwraca wzrok, a jej policzki nabierają intensywnego koloru. Ach cóż, niezależnie od tego, zawsze możesz poprosić mi o pomoc, kiedy tylko będziesz jej potrzebować. Aha, brzmi dobrze. Poważnie, byłbym naprawdę szczęśliwy, gdybyś mogła na mnie polegać. Dziękuję ci, jesteś zawsze taki troskliwy. Tak się cieszę, że mogę na tobie polegać. To sprawia, że czuję się bezpiecznie i pewnie. Głos Yuri nagle nabiera zmysłowego oddechu, powodując dreszcze, które przebiegają mi po kręgosłupie. Hej, Dara Regor? Mówisz serio, tak? Ty nie kłamiesz, prawda? Jaka radosna, no nie, sądzę, że moja postać jest w tobie zakochana, więc zrobię dla ciebie wszystko. Nie, dlaczego miałbym? To prawda, nigdy byś mnie nie okłamał. Tak się cieszę, że nie musiałabym się martwić, że mnie porzucisz. Tak.
Dararagor, moje serce bije teraz tak szybko. Czy wam się tylko wydaje, że ona teraz jest zbyt śmiała? Taka inna niezwykle. Przeważnie jest taka, wiecie, trochę skryta, trochę tajemnicza, a teraz taka zbyt śmiała. Nie mam zbyt dużego doświadczenia z romansami, ale czy Yuri nie zachowuje się jakoś dziwnie? Śmiem wątpić, że osoby, które oglądają anime romantyczne, czytają mangi, to sądzę, że w jakim stopniu się kuwa są na poziomie trochę zaawansowanym, jeśli chodzi o romans. Ja wiem, że to wszystko jest wybajdurzone, że to są bajania w tych romansidłach itd., ale come on, trochę to... Trochę się z tego człowiek uczy, jakby nie patrzeć. Yuri musiała zaważyć mój niepewny wyraz twarzy, bo gwałtownie wyrwała się z zamyślenia. Przepraszam, powiedziałam coś dziwnego. Nie, zachowuję się dziwnie. Hehe, w porządku. Ach, to jest naprawdę niezręczne. Przytul? Jedyną rzeczą, do której wydaje mi się zdolna, jest dziwny śmiech. Po prostu zmieńmy temat. Nie, właśnie ciągnijmy ją za język, będzie lepiej. Nie ma nic dziwnego w okazywaniu wdzięczności. Nie przejmuj się, Yuri. Na pewno? Okej, więc dziękuję ci. Tak czy inaczej, lepiej zacznijmy się uczyć, zanim będzie za późno. W końcu to jest powód, dla którego tu jesteś, prawda? A jest inny powód. Ach, tak! Rozłożyliśmy wszystkie nasze podręczniki i notatki na stoliku do kawy, aby zacząć decydować, od czego zacząć. Wciąż czuję się zbyt niezręcznie, by spotkać się z jej oczami, są piękne. Ale mam nadzieję, że to uczucie wkrótce zniknie. Ach, rany. Długopis, którym kręciłem, wyleciał mi z ręki i uderzył w stół. Yuri podskoczyła lekko zaskoczona nagłym hałasem. Przepraszam, nie chciałem. Musiała się mocno koncentrować na swoich zestawach zadań. Nic dziwnego, że jest lepszą uczennicą od Daimie. Z tym, jak niesamowicie potrafi się skupić. To jest prawda. Kuwa, jak się nie potrafi ktoś skupić na jednej rzeczy, tylko ciągle się rozprasza czymś podczas nauki. No to jest problem, no ciężko się uczy takie sobie. Cóż, to nie jest tak, że stawiam poprzeczkę wysoko czy coś, ale ona jest naprawdę bardzo pracowita. Wydaje się być praktycznie odporna na rozpraszanie uwagi i nudę. W przeciwieństwie do mnie, mój umysł błądzi prawdopodobnie przez 80% czasu i ja pierdzielę za dużo. Minęło już trochę czasu, odkąd zaczęliśmy, prawda? Wygląda na to, że Yuri zauważyła, jak bardzo się nudzę. Tak, naprawdę dużo zrobiliśmy. Ona zrobiła. Przy okazji dziękuję za pomoc w matematyce i fizyce. Ach, nie ma za co. Pomaganie ci i tak ugruntowało wszystko w moim myśle, więc... Tu kolejna rzecz muszę przyznać. Ja się dzisiaj wtrącam strasznie, ale przepraszam. No, ale tak jest mój kanał. Co ja poradzę? Ale jak wy się uczycie, to pomagajcie innym. Bo jeśli jesteście w stanie bez problemu mówić na jakiś temat, który się jednocześnie też uczycie, wytłumaczyć komuś to w logiczny sposób, to znak, że zrozumieliście to. Bo często może się wydawać, że przeczytałem, zamknę oczy, sobie powtórzę, wszystko umiem, jest pięknie. Nie, to tak nie działa. To jest zapamiętanie, a zapamiętanie i zrozumienie to są dwie różne rzeczy. Ach, nie daję sobie wystarczająco dużo kredytu, jesteś prawdziwym ratownikiem. Dziękuję. Wiem, że czasami trudno mi wyrazić moje myśli na pewne tematy, więc daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował, abym wyjaśniła coś jeszcze raz. Cóż, myślę, że na razie rozumiem wszystko. No to kurczę, nic, tylko się cieszę. Mój żołądek burczy, zanim mogę kontynuować rozmowę o pracy w szkole. Ach tak, na marginesie. Co powiesz na kolację? Och, nie chciałabym się narzucać. Zrobiła się nagle czerwona. Słodkie. Daj spokój, tak będę gotowa dla siebie. Co to za jedna buzia więcej do wykarmienia? Cóż, jeśli jesteś absolutnie pewny... Ach, oczywiście, że jestem. Cóż my ogotujemy? Właściwie, czy chcesz dokładkę do domu? Chcę to wynagrodzić twoim rodzicom za to, że trzymali cię tak długo z dala z domu. Ach, nie będzie mi to potrzebne. Nie musisz posuwać się tak daleko, by być łaskawym gospodarzem. A może chcę po prostu zapunktować u twoich rodziców, to jest lepsze. Dobrze, jeśli jesteś pewna, będziesz się jeszcze trochę uczyć. Czy chcesz pomóc mi dopilnować, żeby nie spalił kuchni? No to jest te drugie lepsze. Chciałabym pomóc, ale... Przygra za walkę, jej policzki zaróżowiły się. Czy byłoby w porządku, gdybym zrobiła kilka odcinków w salonie, kiedy ty gotujesz? Zrobiła kilka odcinków, w sensie, że uczyć się kilka zadań? Przepraszam, jeśli to niestosowne. Masz na myśli coś w rodzaju jogi?
Czyli chcesz po prostu kilka takich tur, ćwiczeń, sesji. O, to jest dobre powiedzenie. Trochę, chociaż nigdy wcześniej specjalnie nie uprawiałam jogi. Okej, czyli my pogotujemy, a ty w tym czasie będziesz się rozciągać w naszym salonie. Okej. To trochę krępujące. To jest krępujące, kiedy próbuję sobie wyobrazić Yuri uprawiającą jogę. Moje policzki zaczęły się nagrzewać. Dobra, tak, rozumiem, dlaczego Yuri tak myśli o jodze. Tak czy inaczej, to tylko kilka prostych ćwiczeń, które pomogą mi złagodzić ból pleców i szyi. Jesteś wysoka, nic dziwnego, że cię bolą. Mam straszną wadę postawy, a siedzenie przez dłuższy czas z pocholonymi plecami sprawia, że moje mięśnie są niewiarygodnie napięte. Postawy, Cóż, rób to, co masz zrobić. Zapraszam do ćwiczeń w salonie. Uśmiecha się do mnie z wdzięcznością. Czy możemy podglądać ją? Wiem, że to brzmi strasznie creepy. No ale come on, kto by nie skorzystał? To nie powinno trwać długo. Wchodzę do kuchni, zastanawiam się nad propozycjami na obiad. Zostałem jeszcze trochę mrożonych pierogów. Hańba ci. Ale nie chcę sprawić wrażenia, że są to jedyne rzeczy, które jem. Kocham je, ale mężczyzna musi mieć swoje granice. Więc jakie są inne danie, które mógłbym w jakiś sposób zaimponować Yuri? Ryż to zawsze jakaś opcja, ale nie wiem, czy mam coś, co zrobić dodatkami do dań. Szybko myję ryż i wkładam go do kuchenki, do gotowania ryżu. Podczas gdy rozmyślam, nie ma tu na czym rozmyślać, tylko lepiej szybko wyjąć coś innego. Jeśli w pudełku zostało mi jeszcze trochę zasmażki do curry, to... Bingo, mamy wystarczająco dużo składników na to, więc zrobię curry. Czy w curry powinno być trochę mięsa? Dobrze, że zrobiłem zakupy. To takie zakupy jak żadne zakupy. Mój umysł błądzi, gdy kroję kurczaka w kostki i przyprawiam go. Okej, czyli zasmażka, czyli jest mięso. Dobra, czyli jest git. To curry brzmi dobrym daniem. Ha, to mi przypomina, jak Sayori i Yuri gotowały dla mnie, kiedy byłem chory. Raczej spaliły ci kuchnię, a nie gotowały. Rozmowa z mamą o tym, że dom prawie stanął w płomieniach, była delikatnie mówiąc niefajna. Cieszę się, że zrozumiała, że się o mnie troszczą i że błędy się zdarzają. No ale nie takie, no. Skoro ty mówią, lepiej rozpalę piec. Po chwili wszystkie warzywa i kurczaka mam już w garku. Okej. Teraz wystarczy tylko rosół z kurczaka, przyprawy, zasmażka, curry i będzie gotowe. Zastanawiam się, jak Yuri sobie radzi. Chwilę powinienem najpierw skupić się na przygotowaniu jedzenia. Nie ma potrzeby robić siebie Sayori. Słodki, lekko pikantny zapach curry całkowicie przeniknął do kuchni. Czy nie powinniśmy popatrzeć, jak Yuri ćwiczy? Tak jak za dzieciaka. Wtedy to tata stał tutaj i robił curry. Wszyscy siedzieliśmy przy stole podczas obiadu, rozmawiając o naszym dniu oraz dniach, które nadejdą. Tęsknię za tamtymi czasami, no cóż, no co było, to nie wróci, no niestety. Znaczy miło tak wspominać, ale nie rozmyślać zbytnio. Ale po prostu muszę się skupić na życiu tu i teraz, te wszystkie rzeczy są przeszłością. W przeciwnym razie nikogo by to nie uszczęśliwiło. Sprawdzę, co z Yuri, zanim będę kontynuował ten wątek. Hej Yuri, wszystko w porządku? Ostry wdech przez zęby zabrzmiewa z salonu, rozbrzmiewa. Czy ja ją przestraszyłem? Ups. Tak! Jej głos wydaje się nieco napięty, gdy odpowiada. Chyba nie zepsułem przypadkiem jej rozciągania, prawda? Za chwilę tam będę. W porządku, nie krępuj się, poświęci tyle czasu, ile potrzebujesz. Po prostu będę tutaj. Kilka minut później mam curry rozłożone w dwóch naczyniach obok puszystego białego ryżu. Czy to nie powinno być tak, że nałożysz ryż na talerz i na to curry? Nie jest lepiej? Jak nazywanie Yuri w końcu wchodzi do kuchni, rozkosznie wąchając powietrze. Przepraszam, że tak długo to trwało. No nie przepraszaj, no ćwiczenia są bardzo ważne. Nie, jest w porządku, robiłem już wcześniej curry, więc jest dobrze. Ale wygląda świetnie, dawno nie jadłem japońskiego curry. Nie jadłam japońskiego curry. No to na co czekamy? Uśmiechnęła się i zasiadła do posiłku. Jedzenie razem z Yuri jest niemal jak intensywne ćwiczenie. What? Czemu? Z wagą delektuję się każdym kęsem, jakby była krytykiem kulinarnym, który utrwala potrawę w swojej pamięci. Więc jak tam jedzenie? Użyj wszelkiej krytyki, jestem wystarczająco silny, by sobie z nimi poradzić.
Ech, twoje kary wyszło całkiem dobrze. Całkiem dobrze. Nie przekonuje mnie to. Chociaż, oho. Myślę, że mógł być trochę więcej soli i może trochę bardziej je przygrzać. Zimne kary dałeś? Sol nie dałeś? O, lubisz piekatne dania, co? Co ma soli do przygrzania? Że trzeba powiedzieć, że chili czy coś takiego. Cóż, jeśli chodzi o kary, to chyba tak. Moja mama zawsze wola ostrzejsze potrawy, co wpłynęło na moje gusta. Będę o tym pamiętał, gdy następnym razem będę gotował dla ciebie obiad. Moi rodzice lubili słodsze kary. Pewnie dlatego, że ja nie mam zbyt dużej tolerancji na przyprawy. To ja jestem jak Yuri, wolę ostre. Ostre dania są w ogóle genialne, ojecze, takie naprawdę ostre. Znaczy, fajnie jak danie jest delikatnie ostre, ale czasami chce się zjeść takie naprawdę, co wypala po prostu cię od wewnątrz. Ojecie, coś pięknego. Nie ma lepszego momentu niż teraźniejszość, aby zacząć budować tę tolerancję. Tu mnie masz. W każdym razie, jeśli skończysz, mogę zająć się naczyniami. O nie. To ty mnie leczyłeś, więc ja powinienem je umyć. Leczyłeś? Nie mogę pozwolić sobie na bycie utrapieniem. Hej, to naprawdę nie jest żaden problem. Ale ona nalega, powinniśmy się zgodzić. Dobra, skoro się nie wycofujesz, to może pójdziemy na kompromis. Ja pozmywam naczynie, a ty pomożesz je wysuszyć. Ach, mi pasuje. Zabieramy wszystkie naczynia i garki i wrzucamy je do zlewu. Nie trzeba długo czekać, żebyśmy weszli w wygodny rytm mycia i suszenia naczyń. Jednak wraz z upływem czasu moja uwaga coraz bardziej kieruje się w stronę Yuri. W pewnym momencie bardziej patrzę w jej kierunku niż na same naczynia. Cóż, pewnie będzie mnie wyzywać, jeśli moje pranie będzie zbyt niechlujne. Zmywanie. Znowu ma ten głęboki wyraz skupienia na twarzy. To z zamkniętymi oczami suszy? Dobra jest. Zdecydowanie jak potrafi zatracić się w robieniu różnych rzeczy, od nauki, czytania, po nawet zmywanie naczyń. To jest coś, co bardzo w niej podziwiam. Ma niezachwianą zdolność do całkowitego poświęcenia się swoim zadaniom. Jakoś nigdy nie widziałam, żeby rezygnowała z czegoś w połowie lub zostawiała niedokończoną pracę. Szczerze mówiąc, jest to cecha, której potrzebuje o wiele więcej osób. MDR Rekor? He? Co się stało? Już prawie minutę myjesz ręce. Naprawdę przepraszam, za bardzo się zamyśliłem o tobie. Chwila, co? Spoglądam w dół i widzę, że dosłownie szorowałem ręce gąbką. Och, ach, sorki. Ja po prostu... Czy zgubiłeś się w myślach? Tak, i to bardzo. Tak, chyba można tak powiedzieć. Przepraszam. Nie musisz przepraszać. Wiesz przecież, jak często mi się to zdarza. Jest to słodkie. Jestem zaskoczona, że byłeś tak pochłonięty swoimi marzeniami. O czym myślałeś, jeśli mogę spytać? Trochę delikatny temat teraz. Cóż, bardziej mnie dziwi, że Yuri nie komentuje tego, że się na nią gapię. Ale dobrze wiedzieć, że jestem bardziej skradankowy niż myślałem. Ciekawe słowo. Albo to, albo w momencie przyzwyczaiła się do mnie o wiele bardziej. Och, właśnie myślałem o tym, jak miły był ten dzień. Kłamiesz. Znaczy, częściowo. Ach tak, cudownie było się dziś z tobą uczyć. Zawsze miło jest być z tobą. O, jak słodko. Nigdy nie jest mi trudno z tobą rozmawiać, a ty zawsze sprawiasz, że czuję się komfortowo, będąc sobą. Tak, ja tak samo. O. Wpatrujemy się w siebie przez chwilę. Nasze zarumienione, przepraszam, twarze pękają w uśmiechach. MDR Rigor? Ha? Mogę skorzystać? Musisz się pytać, po prostu mów, idziesz. Odsuwa się na chwilę, wyraźnie chcąc pośpieszyć się do łazienki. Nie spodziewałem się, że to powie, ale jeśli musi iść, to... Oczywiście, Yuri, wiesz, gdzie jest, prawda? Dobrze, dzięki. Szybkie kroki podążają z nią na górę do toalety. Przecież, kurwa, normalnie trzeba było powiedzieć. Nie wiem, żeby takiej rzeczy się pytać. No cóż, nie wiem, czego tak naprawdę się spodziewa, ale chyba wrócę do salonu. Jeszcze nie jest za późno, ale jest już ciemno. Czemu Yuri siedzi tam tak długo? Powinien sprawdzić, co u niej. Kurczę, mam nadzieję, że moje kary nie rozstroiło jej żołądka. No to tobie by też to zrobiło, więc spokojnie. Powinien sprawdzić, jak sobie radzi. Tak na wszelki wypadek. Akurat kiedy wchodzę na górę drzwi, na górę z łazienki wychodzi Yuri. O, Dara Rigor.
Jej oddech wydaje się nieco nieregularny, ona sama wygląda na bardziej rozczochraną niż pamiętam. Coś robiła. Musiała zauważyć moje zaniepokojenie, spojrzenie, bo szybko się odwraca. Czy mam coś na twarzy? Trwało to bardzo długo, więc chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Jest dobrze, ale dziękuję za troskę. Jej oddech nadal jest podejrzanie nierówny. Ja tu mam tyle domysłów i o dziwo żadne nie są dobre. Jesteś pewna? Powiedziałam, że jest dobrze. Ukrywasz coś. Dobra, zobaczmy, co pokaże dalej fabuła i zobaczymy, czy ja miałam rację, ale wolę chyba na razie tego nie mówić. To znaczy... Bierzmy głęboki wdech. Przepraszam, że na ciebie naskoczyłam. Po prostu czuję się trochę nie w sosie. Dziwnie brzmi, Yuri, tak mówiąc, ale spoko. Ach nie, to ja powinienem przeprosić, nie chciałam się wtrącać. Chociaż nawet nie wiem, w co się wtrącam. To musi być jednak coś poważnego, skoro Yuri się tak irytuje. To żaden problem, Dara Regor. Wracając na dół, zachowuję się cicho. Zastanawiam się, co ona sobie myśli. Zaczyna się robić późno. Tak właśnie, miałam zapytać, czy chcesz się spakować i wyruszyć w drogę. Pewnie, powinnam, nie chcę cię zatrzymać do późna w szkolną noc. Ach, nie martw się o to. Chciałbym, żebyśmy mogli spędzić ze sobą czas bez końca, ale życie ma inne plany. Co za powiedzenia. No dobra, to takie już naprawdę milutkie. Lekki rumieniec zabarwia blade policzki Yuri, która kontynuuje odkładanie swoich książek. Nie wspominając o rozkładzie jazdów autobusów. Tak, nie możemy pozwolić, żebyś to przegapiła, prawda? W oczach Yuri pojawia się łagodne spojrzenie, gdy w końcu bierze swoją torbę i staje obok mnie. Wierzę, że jestem gotowa. Dobra, idziemy. Idąc do najbliższego przystanku autobusowego, nasze tempo jest dość nieśpieszne. Ale nic nie szkodzi. Przyjemnie spacerować po nocy z Yuri u boku. Daje to taki klimat, tym bardziej, że ona jest taką, wiecie, tajemniczą osobą. Po dodaciu na przystanek siadamy i patrzymy w czyste niebo. Niezliczone gwiazdy mrugają w dół z nieskończonego, niekończącego się oceanu nocy. Wow! Ciemność wydaje się tym bardziej głęboka, niezgłębiona w porównaniu ze świecącym księżycem. Za chwilę poeta się w nas obudzi. Na twarzy Yuri pojawił się melancholijny uśmiech, a jej oczy błyszczą w świetle gwiazd. Hej, Dara Regor. Czy nie jest dziwnie myśleć, że niektóre z tych gwiazd, które widzimy, mogą być już martwe? Szczerze, no, tylko jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy? Możemy umrzeć na długo, zanim zdamy sobie z tego sprawę? Ludzie są efemerytycznymi istotami, czyż nie? Jakimi? Ach, mówisz tak, jakby sama nie była człowiekiem. Ale wydaje się to w pewien sposób poetyckie. Nasza zdolność do doceniania i zapamiętywania chwały tych gwiazd nawet po ich zniknięciu. Nawet jeśli będziemy krótko żyli w stosunku do reszty wszechświata, myślę, że to szczęście, że wciąż będziemy mogli doświadczać takiego piękna. To jest piękny sposób na patrzenie na to, Dara Regor. Masz rację, ludzie, którzy umierają, powinniśmy być wdzięczni, że w ogóle mogliśmy spędzić z nimi czas. Prawda, też nie ma co się zamartwiać ciągle śmiercią, że ej, co będzie, że wszystko jest bez sensu i tak wszyscy umrzemy. To jest bez sensu totalnie myślenie. Mogliśmy się cieszyć tak naprawdę chwilą. Od martwych gwiazd do martwych ludzi. Ciekawe, czy Yuri doświadczyła już wcześniej strat. Patrząc na nią z powrotem, widać, że znów odpłynęła w swoje myśli. Nawet przyjazd autobusu nie jest w stanie jej rozproszyć. Hej Yuri, autobus przyjechał. Och, masz rację, nie zauważyłam. Ja odprowadzam autobusem, wow. Autobus jest dość pusty, choć można się było tego spodziewać. Większość ludzi wysiada zanim dojedzie do dzielnic mieszkalnych. Yuri zajmuje miejsce przy oknie, a ja wsuwam się na siedzenie obok niej. Nocne niebo na zewnątrz jest nadal tak ciemne jak zawsze, ale teraz jest przefiltrowane przez fluorescencyjne światło odbijające się od okna. Yuri ziewnęła, grzecznie zakrywając usta, gdy to robiła. Przepraszam, czuję się nagle niesamowicie zmęczona.
bo poszliśmy taki nocny spacer, uczyliśmy się długo, zjedliśmy. Ty coś wyprawiałeś w łazience? Tak, umie to samo. Tak, u nas to samo. Byliśmy dziś całkiem produktywni, prawda? Mhm. Kilka chwili mija spokojnie, a my oboje kołyszemy się delikatnie wraz z autobusem. Bez żadnego słowa między nami Yuri zaczyna się do mnie nachylać. W tym momencie mój nos wypełnia się zapachem lawendy i mięty i bzu? Zachodzi mi tutaj kuwa Wiedźminem i trochę tą Yennefer. Tylko tam był Agrest i bez, a to jest lawenda i bez. Być może nie jestem pewien. Jakie dokładnie są to zapachy, to wiem, że pachnie ładnie. No to powiedzmy, że to jest właśnie... Wiecie, przed chwilą to powiedziałem. Agrest i bez. Poza tym to takie właściwe uczucie. Nic nie poradzę na to, że czuję się całkowicie zrelaksowany, a ciepło wewnątrz mnie sprawia, że moje postrzeganie czasu zwalnia do lodowatego tempa. Nagle Yuri strząśnięta ponownie siadła. Zaczęła się teraz przytulać, powinniśmy ją objąć i być zadowoleni. Ach, przepraszam, nie zdałam sobie sprawy, że drzemię. To jest całkowicie w porządku. Mogę czuwać i pilnować twojego przystanku, jeśli chcesz zamknąć oczy na trochę. Nie, jest dobrze. Na pewno nie brzmi dobrze. Yuri praktycznie nie może już utrzymać otwartych oczu. Wcale nie jestem senna. Jej głos zniżył się do szmera, a ona pośpiesznie próbuje wytrzeć sen z oczu. Obudź mnie, jeśli znowu zasnę, dobrze? Okej, rozumiem. Po tych słowach zapadamy w przytulną ciszę. W ciągu kilku minut Yuri znowu się zdrzemnęła. Jest przy mnie tak cudownie ciepła, że serce mi się kraje. Jest pewien spokój w bezbronności jej wyrazu, gdy śpi. Yuri musi być naprawdę zmęczona, żeby tak całkowicie zasnąć. Nie chciałbym przerwać jej zasłużonego snu. W końcu bardzo mi dziś pomogła i powinna odpocząć. Poza tym to naprawdę miłe uczucie, gdy śpi z głową na moim ramieniu. O, jak słodziutko. Ale prosiła, żeby ją obudził. Może być po prostu zbyt uprzejma, by chcieć spać przeciwko mnie? Ale z drugiej strony może też chcieć, bym uszanował jej życzenie. Pewnie za bardzo się na tym zastanawiam. Po prostu... To jest taka decyzja. Poprosiła, żeby ją obudzić, prawda? Ale... Moim zdaniem powinienem jej pozwolić spać, niech się zdrzemie, chociaż może spędzi ze mną jeszcze trochę czasu. To jest taki dylemat, że no z jednej strony, obudzenie ją jest dobre, bo spędzimy więcej razem czasu. Spełnię to, co chciała, ale z drugiego powodu, powinniśmy jej pozwolić spać, no bo serio, dużo na nie zrobiła. Ja mogę popełnić gafę, ja przepraszam, ale ja jej pozwolę spać. Wiecie co? Pozwolę jej spać. Jest zbyt spokojna, by mi teraz przeszkadzać. Niech szlak trafi przyzwoitość, pozwolę jej spać na mnie tak długo, jak będzie tego potrzebowała. Jej głowa jest trochę ciężka na moim ramieniu, ale jednocześnie jej ciepło sprawia, że czuję się lekki w środku. Rany, nie mogę wierzyć, że Yuri się do mnie teraz przytula. Aww. Zanim wstąpiłem do klubu, nigdy bym nie przypuszczał, że aż tak bardzo zbliżę się do kogoś przed końcem roku. Na pewno będę się delektować tą chwilą przez jakiś czas. Minęła chwila, zanim oczy Yuri znowu się otworzyły. Daregor? Szarpnęła się z powrotem zakłopotanym wyrazem twarzy. Czy ja znowu zasnęłam? Tak, dobrze ci się spało? Yuri patrzy na mnie z wyrzutem. Oho. Myślałam, że kazałam ci mi obudzić. Nie powiedziałaś kiedy. Poza tym miałam zamiar cię obudzić, gdy będziemy bliżej twojego przystanku. Zeus wydaje się ciche westnieje. Zrobiliśmy źle. Ja zauważyłem, że... Już drugi raz robię tak, że się sprzeciwiam woli Yuri. Wiecie co, następnym razem jak będzie decyzja, co powinien zrobić, to ja serio postąpię tak, jak Yuri chciała. Bo widzę, że to źle chyba prowadzi. Wiesz o co mi chodziło. Nie przejmuj się tym, miło było zobaczyć, jak odpoczywasz. Mam też obowiązek dbać o ciebie jako przyjaciel, prawda? Tak przypuszczam. I teraz pytanie, naskoczyła na nas, ale jednocześnie zrobiliśmy dobrze. Kurczę. Przepraszam, jestem dziś wyjątkowo rozdrażniona.
Cóż, każdy ma swoje złe dni. Dodatkowo, jeśli to ty, kiedy czujesz się drażliwa, to masz cierpliwość anioła. Niezależnie od tego, jak się czuję, zawsze będę się starał jak najlepiej cię chronić. Trochę właśnie... Jury jest trochę agresywna. To jest też dziwne. Jury taka by nie była zwykle. Odwraca wzrok na mój komplement. Jej twarz jest czerwona. Tak, wygląda na to, że niedługo będę musiała wysiąść. Musiałam na chwilę zasnąć. Kiedy oto zbliża się do przystanku, Jury przegląda swoją torbę, a sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu. Niczego nie zapomniałaś, prawda? Nie, na szczęście nie. Chcesz, żebym cię odprowadził do domu? Nie, nie, nie. Nie chciałbym, żebyś tak bardzo zboczył z drogi. Patrzy przez chwilę w dół, szurając butem podłogę. Dziękuję ci. Za co? Waha się zanim odpowie, ale w końcu uśmiecha się do mnie słodko z nutką gorzkości. Za znoszenie mnie być może. Jory jest strasznie siebie niepewna. Jest, nie wierzy w siebie, nie widzi w siebie fajnej, atrakcyjnej osoby. Chociaż no dzisiaj no troszeczkę ją musieliśmy znosić. Hej, nie musisz za nic przepraszać. Świetnie się dziś z tobą bawiłem i nie zmieniłbym tego ani na sekundę. Zawsze jesteś taki troskliwy, Dara Regor. Teraz moja kolej, by być zakłopotanym. O! Owacyjnie drapie się w tył głowy. Ach, nie musisz mi dziękować. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał ochotę porozmawiać, daj mi znać, a ja wysłucham. Jej wyraz twarzy rozluźnia się, gdy bierze powolny, głęboki oddech. To wiele dla mnie znaczy, Dar Aregor. Z powolnym spaniem autobus w końcu zatrzymuje się wypuścić Jurya? What? No to ja już pójdę. Dziękuję ci za wszystko. Ach, nie musisz mi dziękować cały czas, wiesz? Do zobaczenia jutro, Jury. Machając po raz ostatni, Jury wskazuje z autobusem na chłodne nocne powietrze. Wiecie, moi drodzy, tutaj skończymy. Starczy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Blue Skies. A teraz, moi drodzy, adios.